Pewnie kojarzysz reklamę Pepsi, w której to porównywano ją do innego produktu konkurencji, gdzie podobno 51 czy tam 60% respondentów wybrało jej smak. Jest to przykład tak zwanej reklamy porównawczej i idealnego przykładu na to, że jeżeli jesteś pierwszy, to nie warto porównywać się do konkurencji, ale jeśli drugi, warto pokazywać to. Co masz lepszego? Najwcześniejszy taki przypadek odnotowano w Stanach Zjednoczonych w 1910 roku, gdy producent wody mineralnej Hendy Janos pozwał konkurencję za porównanie między wodami i przegrał. Orzeczenie mówi jasno, że jeżeli nie jest fejkowane, to może zostać doprowadzone do sprzedaży i można taką reklamę pokazywać. Jest to pierwszy przykład w historii, w którym reklamodawcy nie mogli, nie musieli nawet pisać, wiecie, jesteśmy najlepsi, tylko mogli to w rzeczywistości pokazać. Jednak specjaliści od spraw marketingu w większości przypadków unikali tej strategii. Uważając, że reklama porównawcza jest źle odbierana przez konsumentów i że w konsekwencji negatywnie odbije się na reklamodawcy robiącym porównanie, gdzieś przekonanie jest to niemal szeroko rozpowszechnione. Uważa się także, że potencjalna dalsza wymiana ciosów między stronami może zniszczyć wiarygodność samej reklamy. Spoty porównawcze były zakazane w amerykańskiej telewizji do 1972 roku, gdy Federalna Komisja Handlu wydała oświadczenie wyraźnie wspierające reklamę porównawczą, o ile porównania były łatwe do zidentyfikowania, prawdziwe i nie wprowadzały w błąd. W latach 80. XX wieku podczas tak zwanych, a jakże, wojen Coca-Colowych. Pepsi wyprodukowała setki reklam, w których ludzie, mając do wyboru właśnie wybierali smak Pepsi. Wyboru dokonywali zasłoniętymi oczami albo byli filmowani z ukrytej kamery. Z powodu krytycznego wydźwięku liderzy rynku prawie nigdy nie korzystają z reklamy porównawczej w przeciwieństwie do konkurencji depczącej im po piętach. Ale na jak sprzedawać swoją wiedzę.pl mogę cię nauczyć tego, jak zarabiać mniej więcej 15 koła miesięcznie na swojej własnej wiedzy i umiejętnościach. Wejdź link znajduje się w profilu, mam nadzieję, że dostarczy ci dużo konkretnej wiedzy i umiejętności, zostaniesz ze mną na dłużej.